Dzisiaj gościem Brief Morning jest Konrad Latkowski, Startup Poland. Dobry, witam. Konradzie, czy dobre czasy dla polskich przedsiębiorców? Chyba tak samo. To się okaże, ale jest dobry kierunek. Kierunek może być dobry. Wczorajszy plan pana Morawieckiego, pana ministra Morawieckiego sprawia, że chyba jest to słuszny kierunek. 7 postulatów Startup Poland z 10 naszych głównych znalazło się w tym planie, więc jesteśmy szczęśliwi. A teraz dużo zależy od egzekucji, więc czy dobre czasy nadchodzą, to dopiero się okaże, ale kierunek jest słuszny. A gdyby z tych 7 na przykład połowę miało się udać zrealizować, to które twoim zdaniem są w pierwszej kolejności najbardziej kluczowe, gdybyś miał wybrać? To jest tak, że tego się nie da w ten sposób ułożyć. Po prostu jest wiele bardzo pilnych spraw, które trzeba załatwić w miarę pilnie. Rozumiemy, że rząd daje sobie długofalowych, a tam po 25 lat. I to jest pewnie słuszne, bo pewnie, że wiele rzeczy, przepisów, przepisy wiążą się z innymi przepisami. Zmiana tego całościowo jest czasochłonna. Wiele osób pewnie by powiedziało, że najważniejsze dzisiaj jest odciążenie pracy i kosztów pracy, ale jest też wiele opcji, tak na przykład z naszej perspektywy startupowej, związanych z inwestowaniem i odciążenie tych obszarów, które też właśnie będą się pojawiały. I to jest ile osób, tyle zdań, więc tutaj wolałbym się nie wdawać i nie ryzykować później dyskusji, że ktoś uważa, że inaczej. A co jest, czego powinno się nauczyć państwo, twoim zdaniem, żeby dobrze wydawać pieniądze na startupy? Jednym bardzo ważnym elementem jest na pewno porażka. Jakby zrozumienie, że porażka musi być, była i będzie, i że 1 na 10 biznesów teoretycznie nie upada. W praktyce pewnie to wychodzi, że to jest 1 na 100 wychodzi tak naprawdę. I jakby w tym kierunku to jest jedna z rzeczy, którą warto myśleć, że pierwsza na przykład fala finansowania z Unii Europejskiej tego w ogóle nie uwzględniała, gdzieś tak jakby umknęło. Założenia były bardzo radosne, że wszystko co powstanie to potem będzie funkcjonować i też takie nastawienie społeczne gdzieś się wytworzyło, które było chyba i jest niesłuszne. Czego się jeszcze muszę nauczyć? No dobrze by było w ogóle pomyśleć w stronę tego, że chodzi o stwarzanie przyjaznego ekosystemu, a nie o finansowanie biznesów. Bo to jest chyba też jakby bardzo ważny kierunek, że akceleracja projektów, na przykład ściągnięcie do Polski takich akceleratorów jak Techstars czy 500 Startups, to jest fajny kierunek, bo pozwala uczyć się. W Polsce coraz więcej osób powoli wychodzi z korporacji i ma tą wiedzę, jak prowadzić biznes. Tego nam ciągle brakuje. I właśnie to jest ten kierunek. Zmiana trochę myślenia o tym od początku, o edukacji, o tym, że czego tak naprawdę potrzebuje biznes. Bo biznes... Wielu powie, że biznes potrzebuje ciszy. Ja powiem, że jest to pewnie prawda, ale biznes po prostu potrzebuje prostych regulacji. A jeżeli chodzi o inwestycje, bo Polska jest takim krajem, który dużo mniej inwestuje na zewnątrz niż przyciąga inwestycji. Czy uważasz, że jest szansa, żeby ta nowa strategia rządu, czy też w ogóle, czy jest jakaś perspektywa do zmiany tego na lepsze? Jeśli mówimy o stronie rządu, nie wiem. Ale widzę, patrząc po polskich funduszach, one coraz częściej inwestują czy koinwestują w zagraniczne projekty. I to jest chyba dobry kierunek. Fajnym kierunkiem jest też na pewno właśnie kwestia startupowej wizy, czy tam wizy przedsiębiorczej, która pozwoli trochę w odwrotną stronę, czyli przyciągać talenty do Polski. Tak naprawdę ta walka o talenty zaczęła się już jakiś czas temu. Smutne jest, że my dopiero do tego dołączamy teraz. Nie pamiętam, jakie było pytanie. Pytanie dotyczyło tego, dlaczego polscy przedsiębiorcy nie inwestują za granicą. A może też inaczej, dlaczego też polscy przedsiębiorcy tak rzadko? No, mamy kilka takich fajnych przykładów branżowych, firm, które próbują podbijać rynki, ale statystyki zagraniczne, ale statystyki jednak mówią jasno, że polscy przedsiębiorcy zbyt aktywni za granicą nie są. Ja cały czas powtarzam jedną rzecz. To jest taka obłuda tego, która wytworzyła się od 2010 roku, kiedy zrobił się pewien boom na startupy. No oczywiście gdzieś to rosło wcześniej dużo, ale 2010 było pojawienie się takich wielu projektów, które są medialne i stały się przez to, jak gdzieś tam branża startupowa zaczęła być zauważana. I to spowodowało pewne oczekiwania, że my, nie wiem, za 2 lata, za 5 lat będziemy, potęgą startupową, bo przecież Polski jest takim przedsiębiorczym narodem, że na pewno to będzie w ten kierunku szło. I teraz mamy właśnie 5 lat minęło i jest pewne rozczarowanie. Wydaje mi się, że na przykład właśnie Mariusz Galeski, czy cały znany lekarz, czy Doc Planner tak naprawdę na świecie, jest świetnym przykładem tego, że da się. Część zespołu BaseCRM-a też działa na świecie i tak naprawdę Polska jest tylko dla nich jednym z rynków. LiveChat też coraz bardziej aktywnie na świecie, jeśli mówimy tylko o startupach, bo to jakby w tym kierunku.
Więc to może jest chyba w drugą stronę. My chyba za mało podkreślamy i pokazujemy te sukcesy, a za dużo dyskutujemy o tych porażkach, które były. I faktycznie one były, i co więcej powtórzę, one ciągle będą. Niebawem kolejny numer magazynu Brief, w którym ogłosimy 50 kreatywnych. Kreatywnych, tak. Ja myślę, że to jest dobra okazja, a ty jesteś idealnym kandydatem do zadania pytania o właśnie to, czym jest ta kreatywność, bo to jest bardzo pojemne słowo, pod którym można zmieścić, zmieścić dużo kreatywnych definicji. Trudne pytania zadajesz. Ale no właśnie, co to, jak ty myśląc o biznesach, którymi zarządzasz, które współtworzysz, jak definiujesz kreatywność? Jak ważna ona jest dla ciebie? Wiesz co, powiem tak. Powinienem mówić, wiesz co. Generalnie kreatywność jest nieodłączna, ale bardzo dużo biznesów powstaje jednak na wiedzy, a nie na kreatywności. Nie definiowałbym tego, że jedno bez drugiego nie może istnieć, ale w którymś momencie się zaczynają przenikać i to jest niezbędne. Jak definiuję kreatywność? Dla mnie kreatywność jest czymś, co pozwala nam stwierdzić, że niby bardzo prosta i nieprzydatna funkcja finalnie okazuje się jedną z najważniejszych funkcji. Tak mieliśmy w przypadku biznesu, który jakiś czas temu opuściłem, ale ciągle sobie fajnie radzi, Price Panorama i Manubia. Nasze założenia od początku były błędne. Bardzo kreatywnie podeszliśmy do tego, co potrzebują klienci. Wymyślaliśmy tych funkcji na mnogość. A finalnie okazało się, że jedną, za którą naprawdę wszyscy chcą płacić i która działa świetnie i która jest potrzebna na rynku, jest monitorowanie cen i dostępności produktów. Więc kreatywność potrafi zabijać i być niekoniecznie dobrym kierunkiem, a kreatywność potrafi być tym, że tworzymy teraz system, który idzie pod prąd temu, co pokazuje rynek, tworzenia małych systemów zwinnych, rozpraszających dane, my chcemy je zbierać. Nikt w ten sposób nie idzie, dla mnie to też jest pewien przejaw kreatywności, żeby pokazać, że połączenie wielu informacji musi jednak nastąpić i to nie na etapie korporacji, która ma rozproszone oddziały po całym świecie, tylko już w przypadku dużych, rosnących firm. Więc to jest bardzo, bardzo pojemne, tak jak powiedziałeś. W mojej ocenie fajnie, żeby tego nie gloryfikować, bo najważniejsza jest egzekucja. Więc można mieć dużo kreatywnych i inspirujących pomysłów, ale niekoniecznie przekładających się na biznes. A jak właśnie patrzysz na te różne biznesy, z którymi masz do czynienia, to kreatywność versus żmudna praca. Gdzie? Kreatywność jest czymś, co napędza. Przynajmniej w moim wypadku to jest coś, co pozwala na co dzień działać i być szczęśliwym z tego powodu. Nie, cały czas mnie widać. Widać, ale tak patrzę, że tu jakieś... Ciężko, żeby mnie nie było widać. Jakieś komentarze, serduszka nawet były. Jak macie pytania do Konrada, nie takie trudne jak te, które ja zadaję, albo trudniejsze, to można pisać zarówno na Facebooku, jak i serduszek już nam wystarczy. Tak jak patrzę ze swojej perspektywy, kreatywność napędza, to są te takie pomysły, których już się masz kłaść spać, już byś chciał usnąć, ale coś robiłeś, tak naprawdę leżysz w tym łóżku i myślisz o tym cały czas, co robiłeś. Ciężka praca, no można, tak jak mówię, wymyślać bardzo wiele rzeczy, ale bez egzekucji nie ma skuteczności. I to jest na co dzień najważniejsza jest skuteczność. A kreatywność pozwala pchać biznes do przodu, wyprzedzać pewne myśli, konkurencje. Widziałeś pytanie? Nie. Przyjedziesz do Kielc na Startup Weekend? Chyba nie wiem. Postaramy się, zobaczymy. Czego najbardziej brakuje startupom w Polsce? Pieniędzy. Na pewno? Myślę, że tak, tylko że pieniędzy nie patrzę, właśnie to jest jak na to spojrzeć. Ja były pieniądze z Unii i wiadomo, co się z nimi stało. Pieniędzy, nie wiadomo. Pieniędzy na rynku jest. To jest też taki paradoks, że startupy twierdzą, że pieniędzy na rynku nie ma, inwestorzy twierdzą, że nie ma w co inwestować. No właśnie. Mamy patową sytuację. I teraz chyba trzeba przejść do tego w trochę inny sposób. Startupom brakuje egzekucji. No i to jest to, o czym byśmy gdzieś tam mówili. Dzisiaj miałem wystąpić w koszulce klienci z hashtag klienci, ale stwierdziłem, że nie będę tego aż tak prowokować, bo nie wszystkie biznesy muszą się opierać od razu bezpośrednio na klientach. No, Twitter czy Facebook pokazuje, że to jest jakby trochę inny kierunek. Albo też jest inna definicja słowa klient. Tak, no, albo jest ona odroczona trochę w czasie, no bo tak, to też jest, jakby bardziej w tym kierunku zmierzałem.
I startupom brakuje po pierwsze tego, co ja widzę u siebie, czyli takiej trochę dużej wizji. Ja potrafię doprowadzić biznes do pewnego momentu, potem chętnie bym go oddawał gdzieś w inne ręce, ale w drugą stronę jakby ta właśnie wizja jest czymś niezbędnym, żeby stworzyć coś dużego, czyli właśnie dlatego ci ludzie, którzy się nie boją, nie mają kompleksów, nie potrafią jakby pomyśleć, że ten biznes musi być tylko lokalny, ale właśnie myślą od razu o tym, chcę zdobyć cały świat. No to jest trochę coś, czego nam brakuje. I to są właśnie te pieniądze, czyli te pieniądze, które możemy wyciągnąć od naszych potencjalnych klientów. Jeżeli można prowadzić biznes bez klientów, to czy można prowadzić biznes bez marketingu? A jak zdefiniujesz marketing? Marketing zdefiniuję jako działania promujące ten biznes. Okej, to teraz zaczynamy. Ja patrzę na to w ten sposób, że wiele biznesów oparliśmy na komunikacji, bardziej na PR-ze, która według definicji jednak jest częścią marketingu, a ja trochę oddzielam sobie komunikację, dlatego pytam, jak to będziesz definiował. Bez generowania leadów nie da się prowadzić biznesu, ale czy będziesz go generował w sposób budujący markę, czy będziesz go budował w sposób świetnie wykorzystujący komunikację, czy po prostu świetnie wykorzystujący AdWordsy, Facebooki i generowanie leadów, no to jest już twoja sprawa, ale nie da się prowadzić biznesu raczej bez żadnych działań, tak w totalnej ciszy, bez sprzedawców, nie słyszałem. Opowiedzmy jeszcze chwilę, na koniec wróćmy do Startup Poland, bo tak. Zaczęliśmy od nowej strategii rządu, w którą wszyscy, i co ciekawe, nawet osoby, które, tak jak Artur Kulasiński, który przyznaje się otwarcie do bycia krytykiem obecnej władzy, bardzo tą strategię chwali i wszyscy chyba wiążą z nią z każdym dobrym postulatem warto wiązać dobre nadzieje. No to jest właśnie chyba ten kierunek. To nie ma znaczy krytyka rządu nie musi oznaczać, że ktoś jest w opozycji do rządu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że krytyka pomysłów i poczyniań w jednym obszarze nie musi oznaczać skreślania czegoś całościowo. Oczywiście teraz chyba duża część osób ma taki dysonans, bo faktycznie ten plan jest gospodarczy jest bardzo ciekawy i bardzo fajny. W dysonansie do pewnych innych poczynań, które no, jednym się podobają, innym nie. I to taki będzie ten teraz problem. Życie. Ale pytanie teraz takie jest, co dalej? I właśnie z punktu też widzenia planów Startup Poland. Z tego co wiem, prezes Startup Poland Eliza Kruczkowska niedługo spotka się z panem Morawieckim. No i mam nadzieję, że tam też pojawią się pewne jakieś deklaracje czy kierunki, w którym rząd będzie to zmierzał. Jakby na pewno to nie jest tak, że Startup Poland teraz zniknie, bo bardzo aktywnie działaliśmy w ostatnich tygodniach. Teraz właśnie dopiero zacznie się pomoc i jakby wspieranie poszczególnych urzędów, poszczególnych urzędników może czasami, jak pewne postulaty przekuć na prawo i jak to wdrażać, jak rozmawiać ze startupami. To jest też bardzo fajne, że rząd poświęcił czas, spotkał się dwa razy ze startupcami, żeby oni sami mogli wyrazić swoją opinię. To jest dobry kierunek, jakby to jest fajne. Fajne, że się dostrzega w ogóle, że gospodarka szybkiego wzrostu jest czymś ważnym dla naszej gospodarki w Polsce. To wcześniej trochę gdzieś nam to umykało. Wydawaliśmy bardzo duże miliardy, czy miliony, bo może przesadziłem, ale nie szło za tym jakieś takie powiązanie tematów i współpraca. Teraz jest gdzieś tam cicha nadzieja na współpracę. Czy ostatnie pytanie, bo widziałem, że to się w jednej z dyskusji na Facebooku pojawiło. Czy zamówienia publiczne to jest coś, co można łączyć ze światem startupów? Jak najbardziej. To jest też coś, co mi się podoba, że bardzo mocno myśli się o spółkach Skarbu Państwa odnośnie startupów i są jakieś pomysły odnośnie upraszczania tych procedur, czy edukacji startupów, jak mogą to robić sprawniej. Jakby nie widzę powodu, dla którego wiele startupów nie mogłoby na przykład obsługiwać właśnie, czy to spółek, czy stron Skarbu Państwa, czy samych spółek rządowych, no bo to jak najbardziej idzie. Ale długie pytanie. Od Grzegorza Kiszluka. Co jeszcze Brief może zrobić dla startupów w Polsce, żeby stać się trybuną startupów? Grzegorz, to chyba twój biznes. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Brief całe życie był kojarzony gdzieś jednak z marketingiem, z osobami z branży kreatywnej. A branża kreatywna nigdy jakoś nie postrzegała się w połączeniu ze startupami. To chyba po prostu potrzeba czasu na to, żeby połączyć te dwa fakty. Przez czytelników, ale też przez redakcję, która, tak jak sam wiesz, się przebudowuje cały czas i zmienia swoje oblicze. I to jest chyba ten kierunek, żeby do wszystkiego potrzeba trochę czasu, ale tak, Grzegorzu, kierunek jest jak najlepszy.
To mam nadzieję, że Grzegorz jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Konrad, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim. Za rozmowę. Dziękuję Tobie. Dziękujemy zarówno tym, którzy nas oglądali na Facebooku, na Periscope, tym, którzy nas później zobaczą na YouTubie, tym, którzy nas oglądają z daleka, chyba nie wiem, z Agata, chyba gdzie Wy tam jesteście? Gdzieś w ciepłym kraju jakimś. Więc bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy miłego środy. Dnia. Barcelona, to pozdrawiamy Barcelonę. Warszawę też pozdrawiamy. Wszystkich, w ogóle cały świat pozdrawiamy. A co? A co? Miłego dnia. Miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.